Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale i na początek powiem, że rzadko zdarza dostać się do testu taki samochód, taki to znaczy bez automatycznej skrzyni, bez automatycznej klimatyzacji, bez dostępu bezkluczykowego, odpalany kluczykiem, z mechanicznym ręcznym, bez nawigacji i tak dalej, czyli normalny samochód w normalnej wersji wyposażeniowej, autko segmentu B, najnowsze dziecko Hyundai'a, nowe i20. Jeśli jesteście ciekawi, ile na początku 2021 roku trzeba zapłacić za taki normalny samochód, zapraszam na test. Na początek chwila dla partnera kanału, czyli firmy CarVertical, dzięki której kupując samochód możecie uniknąć, krótko mówiąc, wtopy. Możecie sprawdzić, czy samochód, którym jesteście zainteresowany, nie był kradziony, czy nie jest bity, czy przebieg nie był kręcony. Te i wiele innych informacji zdobędziecie łatwo, szybko i przyjemnie, zamawiając raport na stronie carvertical.com, który, krótko mówiąc, pozwoli Wam się przygotować na rozmowę ze sprzedawcą i po prostu nie dać się oszukać. Także pamiętajcie, carvertical.com. A my przechodzimy już do i20, które, tak jak zacząłem, pozbawione jest wielu rzeczy, które przeważnie dostaję, otrzymując samochody prasowe. I zacznijmy sobie może na początek od skrzyni, która jest skrzynią manualną, ale jest skrzynią pięciobiegową. I to jest rzecz, która przez wszystkie dni jazdy tym samochodem tak naprawdę przeszkadzała mi najbardziej, czyli brak szóstego biegu. Co ciekawe, działo się to nawet bardziej tak w okolicach prędkości 80-90 niż powiedzmy 140. Tutaj oczywiście te 140 to nie jest coś, co będziecie robić najczęściej, ale ja się przez te wszystkie dni do końca nie przyzwyczaiłem, że tej szóstki nie ma. Przy czym o skrzyni muszę powiedzieć jedną rzecz. Dla takiej osoby jak ja, czyli totalnej sieroty w aspekcie obsługi skrzyń manualnych dzisiaj, bo ja w większości jeżdżę z automatami, ta skrzynia ma jedną przeogromną, fantastyczną zaletę. Tutaj podczas zmiany biegów, spójrzcie, wrzucamy sobie na trójkę, praktycznie nie istnieje coś takiego jak szarpanie. Ja jako kierowca i jako pasażer skrzyń manualnych nie lubię za to, że bardzo często zdarza się tak, że ktoś zmienia bieg i macie takie coś, następny i macie takie coś. Ja tego naprawdę nie lubię i tutaj zostało to wykonane w taki sposób, że tak jak mówię, nawet ja potrafię zmieniać biegi kompletnie niezauważalnie i to jest mega wielki szacun dla Hyundai'a za to, jak to zostało zestopniowane, jak to zostało zrobione. Naprawdę wielkie brawa. Przez to skrzynia jest po prostu przyjemna w użytkowaniu, fajnie się jeździ tym samochodem, mimo tego, że nie ma szóstki. Z rzeczy, które tutaj jeszcze mogłyby być, ale ich po prostu nie ma, to brakuje mi troszkę podłokietnika i nie mamy też, tak jak powiedziałem, dostępu bezkluczykowego. Odpalamy sobie też pilotem i zatrzymam się na chwilkę na klimatyzacji, bo dosyć dawno nie widziałem klimatyzacji sterowanej w ten sposób. Tutaj taka jest i powiem Wam jedną rzecz. Ja się dużo szybciej przyzwyczaiłem do takiej klimatyzacji, do takiej obsługi, czyli czegoś, co większość z nas robiła przez większość życia, niż do tych klimatyzacji sterowanych w tym miejscu przez jakiś pasek szerokości milimetra, w który ciężko trafić, czyli te wszystkie nowoczesne. To jest naprawdę coś, o co nie trzeba się zabijać, bo to po prostu działa, chłodzi, ogrzewa, robi to, co trzeba. Oczywiście wygląda jak wygląda, to tutaj szału nie ma, ale podstawową rolę spełnia i naprawdę nie ma tutaj żadnej tragedii. Jak już jesteśmy przy wyświetlaczu, ten system obsługuje się bardzo sprawnie, działa bardzo szybko. Nie ma nawigacji, ale powiem Wam jedną rzecz. Tych nawigacji nigdy nikt za darmo nie rozdaje. Często one kosztują 1000 zł, 2000 zł i chcąc korzystać, musicie tyle dopłacić. Tyle, że wszyscy mamy dzisiaj smartfony i większość z nas ma w tych smartfonach mapę googlowską. To, co przeszkadzało w większości przypadków, to to, że łącząc samochód, nawet mając system Android Auto czy Apple CarPlay, musieliście sobie to wszystko sparować z telefonem kablem, a to nie jest do końca najwygodniejsze, bo trzeba to nosić, tu się plącze i tak dalej. W większości przypadków podczas wizyt w salonach usłyszycie od sprzedawcy, że Android Auto łączy się przez kabel, no bo to tak po prostu działa, to tak jest zaprojektowane i tak musi być. I tym wszystkim osobom handlowiec Hyundai'a może powiedzieć: potrzymaj mi piwo, proszę. Można podłączyć telefon bez żadnego kabla przez Android Auto? Można. I powiem Wam, że to jest genialne rozwiązanie, bo wcale tu nie jest potrzebna żadna mapa fabryczna. Nie mówię tego, żeby coś tutaj reklamować, bo raczej wiecie, że ja częściej coś krytykuję niż chwalę, ale to jest rozwiązanie, które jest kapitalne. W mojej opinii nie ma nic lepszego dzisiaj niż mapa Google'a, która jest przede wszystkim darmowa, jest najbardziej aktualna i mając możliwość sparowania jej tutaj z systemem bez żadnego kabla, to naprawdę niczego więcej moim zdaniem nie potrzeba. Także fantastyczna rzecz. System audio, to powiem tylko słowo, jest w porządku, może nawet bardziej. On gra zaskakująco dobrze jak na taką klasę samochodu i te pieniądze. Nie powinien on nikomu przeszkadzać, jest naprawdę ok. O materiałach tutaj nie ma sensu mówić, bo są twarde plastiki i tyle, ale wszystko wygląda moim zdaniem bardzo estetycznie. Nie ma się tutaj może czym zachwycać, ale wygląda w porządku, chociaż akurat ja zachwycam się tutaj jedną rzeczą, czyli zegarami. Spójrzcie, jak one wyglądają. To jest oczywiście kwestia gustu, każdy może mieć swoje zdanie. Ja uważam, że to są zegary bliskie ideału. Dla mnie kolor, który i w dzień, i w nocy jest fantastyczny, bardzo dobrze to wygląda, jednocześnie są bardzo czytelne. Ja po prostu lubię na nie patrzeć, są tu wszystkie informacje, które potrzebujecie, bardzo szybko i prosto do zdobycia. Bardzo mi się podobają te zegary, także tu mega szacun dla projektantów. I też duży plus za kierownicę, która jest zaprojektowana tak, jak powinna być, czyli lewa strona od ogólnie dźwięku, czyli telefon plus system audio, prawa strona od tempomatu. Może jedna rzecz, do której mógłbym się przyczepić. Jak robicie głośniej, to musicie wziąć tutaj do góry, a jak chcecie wziąć piosenkę następną, to ten przycisk do dołu. Bez sensu, bo moim zdaniem powinny być dwa razy do góry. Ale to jest oczywiście totalna pierdoła. I jak już jesteśmy przy pierdołach, to powiem Wam taką sytuację. Zdarzyło mi się kiedyś, że klientka, która była zdecydowana u mnie na samochód, miała wybrane wszystko. Wszystko jej pasowało. Cena, model, kolor, wyposażenie, dostępność, no po prostu wszystko. Zrezygnowała z podpisania umowy przez to, że kierownica była podgrzewana tylko tutaj po bokach, tu gdzie ją trzymamy, a nie była podgrzewana na górze i na dole. To był dla niej mega ważny aspekt życia i śmierci i po prostu zrezygnowała z samochodu przez coś takiego. Oczywiście każdy ma prawo do swojego wyboru, także niniejszym oświadczam, że Hyundai i20 kierownicę ma podgrzewaną w całości. Zaczęliśmy od wnętrza, przejdźmy może troszkę do silnika. Silnik, który tutaj mamy, to 1.2 o mocy 84 koni i jeśli chcecie coś zapamiętać z mojego testu, to zapamiętajcie m.in. to, że coś takiego jak dynamika w tej wersji silnikowej po prostu nie istnieje. Z jedną gwiazdką. Tyczy się to tego, jak już jedziecie, ponieważ wystartować tym samochodem, oczywiście na miarę możliwości, można w miarę dobrze, jak go pokręcicie wyżej, gdzieś tam powiedzmy do tych 5-6 tysięcy, to samochód da radę, tyle że jadąc gdzieś drogą szybszego ruchu, no to przy tych prędkościach 80-90 powyżej stówki, jak chcecie przyspieszyć mocniej, no to jest to naprawdę dosyć ciężkie do zrobienia. Wystarczy może, że dodam, że katalogowe 100 km na godzinę osiągacie po 13 sekundach, także jest to już dosyć sporo. To jest zdecydowanie wariant dla osób jeżdżących bardzo spokojnie, dla których liczą się inne cechy niż dynamika i wyprzedzanie wszystkich dookoła. Liczy się dla nich na przykład spalanie, na które popatrzcie sobie. Ja staram się ostatnio nagrywać w ten sposób, że nagrywam zegary przy tych 90 na godzinę. Popatrzcie sobie, jak to wygląda, spójrzcie na obroty i spójrzcie na spalanie. Mamy 90, mamy 120 i mamy 140. Co możemy zatem powiedzieć o spalaniu? To jest jedna z największych zalet tego samochodu. Oczywiście można się tego spodziewać, widząc, że mamy tutaj 1.2, ale jak wiecie, bywa to bardzo różnie. Także to jest samochód, który te pokładane w nim na pewno nadzieje odnośnie ekonomiki spełnia. Ja jeżdżąc po Warszawie w mocno niesprzyjających warunkach, rano może w miarę pusto, ale po południu już korki, nadal zimno, widzicie jak to wygląda. W większości moje spalanie było poniżej 6 litrów i to często dobrze poniżej 6 litrów. Także uważam, że jak na miejskie warunki to jest bardzo dobry rezultat. W trasie też jeździcie nawet z tymi większymi prędkościami poniżej 7, a jadąc spokojnie w trasie w drodze powrotnej udało mi się osiągać rezultaty na poziomie powiedzmy 4,5 litra, także to już są fantastyczne wyniki. Zatem o i20 zdecydowanie mogę powiedzieć, że to jest samochód bardzo ekonomiczny, bardzo oszczędny i to jest również jego ogromna zaleta. I jeszcze na sekundę do szóstki w trasie, to jest właśnie coś, co w trasie też by się przydało, bo te obroty byłyby jeszcze niższe, spalanie pewnie byłoby jeszcze mniejsze, a wyciszenie też lepsze, chociaż tu trzeba powiedzieć słowo na ten temat. Wyciszenie tego samochodu jest naprawdę zaskakująco dobre. Ja się zupełnie nie spodziewałem, że to będzie na tak fajnym poziomie. I tutaj wielki szacun dla Hyundai'a, bo naprawdę zrobili kawał dobrej roboty. Może gdzieś przy tych 120-130 już robi się troszkę głośniej, to jest normalne, to jest autko klasy B, ale wyciszenie jest super i w ogóle prowadzenie tego samochodu jest bardzo przyjemne. Jedyna rzecz, do której może mógłbym się przyczepić, to, że gdzieś na poprzecznych nierównościach można go wyprowadzić troszkę z równowagi i robi się czasem nieprzyjemnie na jakichś większych dołkach, nie pod kątem wygłuszenia, bo tutaj tłumione są te dziury czy po prostu nierówności bardzo dobrze, jak na taką klasę, ale są przenoszone na to, że po prostu je czujecie. Także to jest jedyna rzecz, do której ja mógłbym się troszeczkę przyczepić, a samo prowadzenie naprawdę fajne. To nie jest żaden sportowy samochód, a jak na miejskie, wolne jeździdełko, prowadzi się go bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. Tym bardziej, że macie tutaj naprawdę sporo miejsca. Ja wsiadając sam za sobą, 182 cm wzrostu, zobaczcie jak to wygląda na wysokości kolan. Spokojnie można tutaj jeździć wygodnie. Kumpel, który ma ponad 190, też się tu zmieścił, a to też nie jest codzienność, także było mu tu wygodnie. Co świadczy o tym, że samochód jest przestronny. I zajrzyjmy na chwilę do bagażnika. 300 litrów, wartość w porządku, ale pamiętajcie o jednej rzeczy, zobaczcie co ja tu mam, koło dojazdowe. I to jest mega wielki plus, ja bardzo lubię jak koło dojazdowe jest. W wersji bez tego gadżetu pojemność bagażnika wzrasta już do 350 litrów, co jest naprawdę wartością całkiem spoko. Ale jak możecie wybierać, to bierzcie dojazdówkę. I jeszcze jedna rzecz, jeśli ja cokolwiek mógłbym Wam doradzać w kwestii kupowania nowego samochodu, to nie mam tutaj świateł LEDowych. I pamiętajcie, jeśli zastanawiacie się, że czegoś może nie brać, może brać przy zamawianiu samochodu, to pakiet LED, jeśli na przykład w tej wersji, którą wybraliście w standardzie tego nie ma, a możecie sobie dokupić pakiet LED, to róbcie to zawsze. To jest rzecz, która bardzo podnosi jakość jazdy samochodem. Tutaj mamy żarówki, światła halogenowe z przodu, z tyłu. One oczywiście świecą ok. To nie jest tak, że nie będziecie widzieli, gdzie jedziecie, ale LEDy to jest dzisiaj jeden z najlepszych wynalazków w autach i ja to będę zawsze promował. Jak możecie sobie na to pozwolić, to zamawiajcie pakiet LED. Tutaj ten pakiet kosztuje 2200 zł. To jest bardzo dobra cena za coś takiego i konfigurację samochodu pod kątem dodatków do niego rozpoczynajcie od LEDów. Taka moja rada. Zadam Wam pytanie, jak się Wam podoba ten samochód z wyglądu. On jest bardzo ciekawy, jest inny, szczególnie tył, szczególnie te światła. Myślę, że on wzbudza dosyć duże kontrowersje, co ja zawsze uznaję za zaletę, bo jest po prostu ciekawy, jest jakiś. Ja uważam, że jest naprawdę przyjemny. Odbierając ten samochód, obok stał czerwony z czarnym dachem, z LEDami, taki już na full wypasie, z jasnym wnętrzem. I tamten samochód zrobił na mnie mega wrażenie. Tutaj bardzo podoba mi się kolor, on myślę, że na zdjęciach też będzie wyglądał w porządku. Ale ogólnie samochód moim zdaniem jest ciekawy z wyglądu. Ciekawy jestem z kolei Waszej opinii, także dajcie znać w komentarzach. To jest zupełnie nowy model, także nie opatrzył się jeszcze na ulicach i ciekawy jestem tych Waszych pierwszych wrażeń. No i przejdźmy do aspektu, który jest często najciekawszy przy samochodach. Ile to kosztuje? Tak jak zaczęliśmy na początku. Samochód bez żadnych wodotrysków, a jednocześnie wyposażony w to, co musi być dzisiaj w samochodzie. Samochód bardzo dobrze wykonany, bardzo ciekawy, bardzo przyjemny w jeździe. Bardzo ekonomiczny, jak już go kupicie. I teraz tak, ceny startują od około 55 tysięcy za rok produkcji 2021. Tylko to jest oczywiście podstawowa wersja, której chyba nikt nie kupuje. Wersja Comfort, którą ja dysponuję, tak wyposażona, to już jest koszt bliżej 70 tysięcy. I oczywiście, jeśli zatrzymaliśmy się mentalnie, tak jak może ja, na tym, że 70-80 tysięcy to kosztuje nawet już dobrze wyposażony kompakt, wydawać by się mogło wtedy, że jest to dużo. Tyle, że tak jak już podawałem parę razy przykład Coli po 8 zł, tak dzisiaj dobrze wyposażony kompakt kosztuje 140 tysięcy. Także to jest połowa i nie będę tego w tej chwili oceniał. Jestem ciekawy Waszego zdania, bo to Wy jako klienci głosujecie portfelami. 7 dych. Czy to jest dobra cena? Czy to jest za dużo? Pogadajmy o tym w komentarzach. Ja nie chcę nigdy w teście rozwodzić się długo na ten temat i wypowiadać swojego zdania, bo myślę, że to nie jest miejsce, ale już komentarze jak najbardziej. Także chciałbym z Wami pogadać, co o tym sądzicie. 2021 rok, autko miejskie w klasie B, tak wyposażone jak Wam opowiedziałem. No i mamy te 7 dych. Z zaciekawieniem czekam na Wasze opinie. Ja podsumowując, uważam ten samochód za bardzo udany model. Dużą zaletą jest to, że tu jest 4-cylindrowy silnik, bo i20 możecie też zamówić w wersji turbo, a nie w wolnosącej, tak jak ja mam, ale już tych cylindrów będzie 3, także tutaj mimo niewielkiej mocy, mimo braku turbiny mamy 4 cylindry. Jednocześnie autko oczywiście ma pewne braki w dynamice, ale jest bardzo oszczędne, bardzo przyjemne w jeździe. Zwraca na siebie uwagę wyglądem, bo też widzę, że wiele osób się rozgląda, patrzy co to jedzie. Jest wykonane w porządku, ogólnie jak na taką klasę. Myślę, że daje od siebie nawet więcej niż moglibyśmy od niego oczekiwać, mimo pewnych braków. Oczywiście w tej konkretnej wersji wyposażenia, bo możecie sobie tu zamówić całą masę gadżetów. Ja ten samochód dla osób, które szukają może czegoś do miasta, może czegoś po prostu niedużego, oszczędnego, przyjemnego, zdecydowanie mogę polecić. I to po prostu robię, bo to jest bardzo udany model. Na koniec zapraszam Was do mnie na Instagram. Wbijajcie tam, jestem, że tak powiem, daily, najszybciej złapiemy kontakt. AutoMotoVlog na Instagramie. Także wbijajcie, obserwujcie. Oceńcie ten film, jeśli Wam się chce, bo dla mnie to jest zawsze mega plus. I YouTube oczywiście wiecie jak działa. Jeśli mogę Was o coś poprosić, to please o łapkę w górę albo w dół, jeśli Wam się nie podobało. A ja zapraszam na kolejne materiały. Trzymajcie się. Cześć!